Spośród ponad miliona dokumentów książkowych w Bibliotece Uniwersyteckiej już 170 tysięcy jest do wypożyczenia lub wykorzystania na miejscu w wolnym dostępie. Są to książki naukowe, potrzebne pracownikom i studentom w toku nauczania oraz wybrane tytuły czasopism najbardziej reprezentatywne dla danej dyscypliny naukowej. Wyjątkiem jest kolekcja Literatura i Językoznawstwo, gdzie jest także ogromna ilość powieści, z których korzystają wszyscy nasi czytelnicy. Rocznie do przestrzeni wolnego dostępu, która jest zlokalizowana na drugim i trzecim piętrze, trafia około 15 tysięcy nowych książek. Aby ułatwić poruszanie się po tym księgozbiorze, książki i czasopisma zostały podzielone na 13 kolekcji dziedzinowych, ustawionych według treści. Bibliologia i naukoznawstwo na piętrze trzecim, pozostałe kolekcje na piętrze drugim. Są to książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, z nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych. Każda pozycja księgozbioru posiada swój indywidualny znak miejsca, lokujący ją w systemie. Do tego, co jest nam potrzebne, docieramy od zawartości katalogu komputerowego. W opisie książki mamy informację, iż znajduje się ona w wolnym dostępie wraz z nazwą kolekcji, znakiem miejsca i napisem samoobsługa. Znak miejsca składa się z literowej notacji oznaczającej treść dokumentu, nazwiska autora lub trzech gwiazdek w sytuacji dzieł zbiorowych, trzech pierwszych liter tytułu i roku wydania. Możemy także pominąć pośrednictwo katalogu i trafiając do danej kolekcji zobaczyć, co jest na interesujący nas temat. Zawsze jednak należy pamiętać, iż książka poszukiwana może być wypożyczona, może ktoś inny z niej korzystać w danym momencie, albo mamy ją w bibliotece, ale jest w magazynie. Więc korzystanie z katalogu w poszukiwaniach jest pewniejsze. Po zlokalizowaniu kolekcji szukamy informacji na szczycie ciągu regałów. Idąc dalej, odczytujemy napis, gdzie jest informacja o zawartości poszczególnych półek. Na końcu każdej kolekcji w układzie alfabetycznym stoją czasopisma z danej dziedziny wiedzy. W razie jakichkolwiek wątpliwości, gdy mamy na przykład problem z odnalezieniem książek na dany temat, tak w naszej lub innych bibliotekach, zachęcamy do korzystania z pomocy dyżurujących bibliotekarzy dziedzinowych. Bibliotekarze dziedzinowi udzielą także Państwu informacji na każdy interesujący Was temat. Wolny dostęp jest także czytelnią oferującą 100 miejsc siedzących do pracy. Większość stanowisk posiada możliwość podłączenia własnego laptopa do sieci elektrycznej. Zapraszamy i czekamy. Jolanta Szewczak, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.